Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo, czyli Godzina z Jackiem. Dzisiaj rozmówczynią moją będzie dr Agnieszka Morawińska, profesor, wykładowczyni. Nie. Ambasador. Skromny doktor. Ambasador, proszę mnie nie poprawiać. Dyrektor Zachęty Muzeum Narodowego, uznany w świecie autorytet w dziedzinie historii sztuki oraz wystawiennictwa, co nie jest dziedziną łatwą, jak wydawać by się mogło. A ja muszę przyznać, że jest to dla mnie moment wzruszający, ta rozmowa dzisiejsza, dlatego że pani Morawińska była osobą, jedną z tych osób, które wywarły na moje życie bardzo istotny wpływ. Była, owszem, oto moją wykładowczynią historii sztuki. Na pierwszym semestrze postawiła mi piątkę, mówiąc, ty się naoglądałeś dużo tych obrazków. Ja się rzeczywiście naoglądałem dużo tych obrazków, ale sztukę patrzenia na nie, widzenia tego, co w tych obrazach może się znajdować, zawdzięczam właśnie jej. Pani profesor, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, Jacku. No tak, to stara reguła dziennikarska mówi, że nie należy być na ty ze swoim rozmówcą, ale znamy się chyba niewiele lat. Nie damy rady inaczej. Nie damy rady inaczej. To by było rzeczywiście zbyt skomplikowane. No to zacznijmy od trzęsienia ziemi, po to, by później napięcie wzrosło. Pani profesor Morawińska była dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie i była wyjątkowo doskonałą osobą na tym stanowisku. Rozpoczęła proces głębokiej reformy tej trochę skostniałej instytucji, ale podała się do dymisji i w swoim liście napisała: utrzymujący się od pewnego czasu brak efektywnej komunikacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skutkujący pogarszającą się sytuacją finansową naszej instytucji, lekceważeniem naszych sygnałów przekazywanych wielokrotnie, także publicznie, brak odpowiedzi na pisma, bałamutne powtarzanie informacji o bliskim rozwiązaniu problemów itd., itd. Dlaczego zatem odeszłaś ze stanowiska, które było ukoronowaniem twojej kariery i na które to stanowisko nie było chyba w Polsce i najbliższych okolicach nikogo lepszego od ciebie? No, chętnych trochę było. Nie wiem, jak jest z lepszością, ale jest bardzo trudno działać, jeżeli ma się zawiązane ręce. A ja miałam wrażenie, że ponieważ miałam na 3 lata jeszcze podpisany kontrakt, który upływał pół roku po moim odejściu, że może jeżeli ja odejdę, bo jestem najwyraźniej, nie wiem, kością w gardle czy drzazgą w oku, no to może to muzeum zyska jakiś... Dlaczego byłaś kością w gardle i drzazgą w oku? To jest dlatego, że ministerstwo i pan profesor Gliński przyjął zasadę wymiany kadr. Właściwie we wszystkich instytucjach wymienił dyrektorów. No a czemu on to robił? Z jakiego klucza? To byli bardzo źli dyrektorzy, czy o co chodziło? No nie bardzo, dlatego że myślę, że Dariusz Stola był fantastycznym dyrektorem. Czego? Powiedz, bo nie wszyscy wiedzą. Muzeum POLIN, że Jan Klata był bardzo dobrym dyrektorem Teatru Starego, że rozmaici moi koledzy... To czemu pan minister Gliński tak znakomitych specjalistów, artystów w swojej dziedzinie chciał koniecznie wymieniać? No to może zapytaj naszej wspólnej koleżanki Wandy Zwinogrodzkiej, która jest bliżej pana ministra i może wie lepiej, bo ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. To znaczy, ale masz jakieś podejrzenia? Mam podejrzenia, że musiały to być osoby, które się politycznie opowiedziały po właściwej stronie. A jaka strona jest właściwa dla pana profesora Glińskiego? Właściwa strona jest do... obrzydzenia, do uduszenia narodowa.
narodowa tak, że naprawdę trudno w tym sosie wytrzymać. A ty jesteś nienarodowa, bardzo przepraszam? Ja jestem państwowa. Lata nie był narodowy, państwowa, nie był państwowa, polska, europejska, światowa. Mam nadzieję, może sobie mówię komplementy. No ale w każdym razie na pewno nie jestem z klapami na oczach narodowa. Nie będę oddawać hołdu żołnierzom wyklętym, którzy mordowali całe wioski i zabijali Żydów. Dziękuję bardzo, mam innych świętych. No i pewnie z tym, żeśmy się nie bardzo mogli pogodzić. A poza tym myślę, że to była taka chęć zmiany dla zmiany, wykazania się przed pewnie szefem, że się działa, że się... Poza tym... Ale szefem pana ministra była pani premier Szydło, czy ma pani, masz na myśli? Mam na myśli, tak. Tak. Poza tym jeszcze wydaje mi się, że też to była pierwsza ekipa, która bardzo wysoko postawiła tak zwaną politykę kulturalną. Przedtem chociażby twój poprzedni rozmówca Waldek Dąbrowski, kiedy był ministrem, to uważał, że polityka kulturalna powinna się odbywać, że tak powiem, bezszmerowo i nie można uprawiać propagandy pod szyldem. Jest jakaś różnica między robieniem kultury a robieniem polityki kulturalnej. Tak. To jest mniej więcej to samo, co walka o pokój. Tak, walka o pokój to jest tak. Więc właśnie jestem ofiarą walki o pokój. Czy jakie szykany odczułaś na swoim stanowisku, które cię doprowadziły? Czy był jakiś taki, była któraś właśnie z takich szykan, która zdecydowała, że już basta, dosyć, więcej już nie, pisze list, odchodzę? Budżety instytucji kultury są ustawiane w ten sposób, że dotacja z ministerstwa ledwie, nie do końca, wystarcza na działalność bieżącą. Natomiast cały program musi być pokrywany z pieniędzy zdobytych, z grantów, z ekstra dotacji, również z ministerstwa. Ale w każdym razie to są już pieniądze nie należące się, ale uznaniowe, przyznaniowe. I to jest właśnie ten element zarządzania. I te pieniądze nie dopływały. 2018 rok to był rok stulecia niepodległości. Wszyscyśmy byli oczywiście odpytywani, co kto przygotowuje. No i Muzeum Narodowe przygotowało bardzo taki, wydawało mi się, świetny program, dlatego że zaczęliśmy od wystawy Paderewskiego, którego muzeum jest spadkobiercą, to znaczy mamy wszystkie pamiątki po Paderewskim. I które jest niewiarygodnie ważną postacią w historii Polski, tak. A ja mam wrażenie, że niedoceniano. Za pierwszej komuny, za drugiej komuny i nawet w czasie krótkiego okresu demokracji też jakby ta postać nie odegrała większej roli. Przepraszam, to był wtręt. Druga to była wystawa Józefa Branta, malarza w historii głównie wschodnich kresów Rzeczypospolitej, ale rozmaitych wspaniałych scen historycznych, wyjazd Sobieskiego na wyprawę wiedeńską i tak dalej. Więc wydawało nam się, że to się wpisuje w przedstawianie historii Polski po to, żeby Polska została poznana za granicą i żeby jakoś tą ideę niepodległości jak najbardziej rozprzestrzeniać. No i trzecia wystawa już bezpośrednio związana z datą, 1918 rok, nazywała się Krzycząc Polska. Wystawę robił mój zastępca Piotr Rybson, który jest bardzo znakomitym researcherem. Jest znawcą grafiki, ma doktorat z poezji barokowej, a studiował archeologię śródziemnomorską. Jest naprawdę bardzo, bardzo wybitną
umysłowością i zainteresowany ogromnie polityką i wydarzeniami. I ta wystawa właściwie nie miała sobie równych, dlatego że pokazywała, jak to dążenie niepodległościowe mobilizowało całe społeczeństwo. Przyczyniło się do wyzwolenia sztuki. No, marzono o tym, żeby zobaczyć sztukę, a nie Polskę. W cudzysłowie oczywiście chodziło o to, żeby zobaczyć polską sztukę najlepszą, dorównującą sztuce światowej. Ale też na takich mniejszych, bardziej użytkowych polach wykonywano rozmaite odezwy, nalepki. No dobrze, i co? I nie było pieniędzy na realizację tych wystaw? Na to znaczy, myśmy nie dostali ani grosza na ani jedną z tych wystaw. Także ja po ogromnym wysiłku całego zespołu po to, żeby otworzyć wszystkie galerie, żeby zrobić drugie piętro sztuki dawnej, żeby zrobić sztukę polską na XIX wiek na pierwszym piętrze, żeby zrobić galerię współczesną, żeby otworzyć faraz, żeby otworzyć średniowiecze. Musiałam zamykać te galerie, żeby zaoszczędzić na oświetleniu i na strzeżeniu. Także właściwie no, zaprzeczyłam całej swojej działalności. W ostatniej rozmowie ze mną pan minister, no, siedząc przed wielkim bukietem, który potem mi wręczył z podziękowaniem, powiedział, że on nie zdawał sobie sprawy z tego, że te pieniądze nie przychodziły, że on był za tym, żeby dawać. No, w ogóle był zdziwiony, że ja coś takiego mówię. No, na szczęście był dyrektor Departamentu Muzeów, który kiwał smutno głową i mówił, nie dostała i na to też nie dostała. No więc nie dostała. No i potem jeszcze był do mnie wyrażony żal, że ja nie alarmowałam ministerstwa, że zamykam galerię. No więc obydwoje z panem dyrektorem podaliśmy datę listu, to był chyba luty, kiedy oświadczyłam, że muszę to robić, bo no po prostu wykoleimy całą instytucję. Także no, pewnie już mój czas dobiegał końca. No i to nie jest dobre wytłumaczenie, ale potem na twój list z decyzją o odejściu ze stanowiska dyrektora, o dymisji na znak protestu, co tu dużo ukrywać, tak, przyszła odpowiedź z ministerstwa, że sobie wymyślasz, że ministerstwo zwiększyło znacznie dotacje na wszystkie muzea i chociaż Muzeum Narodowe w Warszawie nie jest największe, to dostaje największe dotacje, co jest niesprawiedliwe wobec innych, można było wywnioskować, a przede wszystkim, że wszystko to wina Tuska, dlatego że Oni zwiększają, a poprzednie rządy zmniejszały i robiły różne takie rzeczy. Więc to była wina Tuska w końcu, czy nie? I czy... No bo jak się czyta twój list ministerstwa... Muszę no to skorygować. Ten list, który cytujesz, nie przyszedł do mnie. Aha, tak, ten to był komunikat. Ten list został ogłoszony na stronach ministerstwa, a potem zaczęła się cała bardzo trudna historia, dlatego że muzeum miało wówczas Radę Powierniczą. I ja zostałam powołana przez Radę Powierniczą i mogłam być odwołana przez Radę Powierniczą. Ja ten list złożyłam na ręce Rady Powierniczej z odpisem jednocześnie złożonym, bo to było bardzo dopilnowane, do pana ministra. Pan minister zarzucił mi, że nie pierwszy się dowiedział. Właśnie odpowiedzi nie dostałam, a potem pan minister odwołał Radę Powierniczą, czyli zrobiło się tak, że nie miał mnie kto odwołać, nie miał kto zareagować na tą moją rezygnację. No i dostawałam takie dość nieprzyjemne odpowiedzi. Pan minister uważa, że nic się nie zmieniło i pani pozostaje na swoim stanowisku do końca roku. No więc to mi nie odpowiadało, no bo jednak byłam wolnym człowiekiem
i mogłam sobą dysponować. No ale w końcu jakoś tam między urzędnikami niższego szczebla zostało ustalone, w jaki sposób pan minister to moje odwołanie wreszcie przyjmie. No i właśnie zostałam zaproszona na tę rozmowę z bukietem kwiatów i z oświadczeniami ze strony pana ministra, że pojęcia nie miał o tym, że tak się dzieje. No, czytaj, gdyby miał, to by było inaczej, więc życzyłam na koniec panu ministrowi lepszej komunikacji w resorcie. Zostawiłam w pełni przygotowane dwie osoby do prowadzenia muzeum, to znaczy pana doktora Rybsona i pana Mateusza Labudę. No i wkrótce pan minister mianował profesora Miziołka, który pozbył się jednego i drugiego. Afera, tak. Czy zechcesz skomentować, znaczy się okres rządów? No znaczy mogę powiedzieć to, co Miziołka. Powtarzałam dziesiątki razy, że pan Miziołek jest ogromnie utalentowanym człowiekiem, że szybko pisze, że ma niebywałą pewność siebie, że ma istotnie kontakty za granicą, że ma wszystkie odpowiednie kwity, tylko nie miał w tym zakresie żadnych kwalifikacji, żadnych kompetencji. Dlatego, że jeżeli człowiek jest nastawiony wyłącznie na siebie i ma ego większe od Pałacu Kultury, to no, trudno, żeby widział instytucje, pracowników, no, wszystko to, co się łączy z byciem dyrektorem czy no, kierownikiem jakiegoś przedsięwzięcia, które wymaga no, troszkę pochylenia swojej wysoko noszonej głowy. To teraz ci zadam pytanie trudne, to znaczy, czy ty nie odnosisz wrażenia, że ten twój gest, który ja odczytałem jako jeden z najbardziej dramatycznych gestów wśród ludzi kultury ostatnich dekad, czyli twoja dymisja ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego, które jest naprawdę no, placówką no jak napisał pan Gliński, nie największą. Że nie wywołała w ministerstwie jakiegoś katarzis, szoku i że się nie zmieniła polityka kulturalna, ale że również środowisko artystyczne nie doceniło twojego gestu, że on trochę bez echa przeszedł, ta twoja dymisja, że w przeciągu 3 czy 5 dni po tej dymisji pojawiło się kilka, zasadniczo rzecz biorąc, notatek czy króciutkich artykułów, że na forach społecznościowych trochę ludzi kultury wyraziło oburzenie, ale że potem wszystko wsiąkło, tak jakby tego w ogóle nie było. Czy to auto da fe twoje, bo co tu ukrywać, no to była wymarzona dla ciebie praca, nie przeszło bez echa? Że nie czujesz jakiegoś rozgoryczenia z tego powodu? Nie czuję rozgoryczenia, bo przecież bez echa przeszły również inne tego rodzaju sytuacje. Czemu to sobie tłumaczyć? Jakaś znieczulica społeczna, ale przecież ludzie kultury powinni wiedzieć, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że jedziemy na tym samym wózku, że przyszli po nią, to za chwilę przyjdą po mnie. No, no ale najwyraźniej nie wiem, poza tym troszkę jest tak, że taka no, walcząca kobieta budzi bardzo różne uczucia, że nie zawsze jest poważnie traktowana. Poza tym no, ja byłam już w wieku głęboko emerytalnym, więc może sobie myśleli, no dobrze, zwolni się miejsce dla kogoś młodszego. W porządku, tylko że to, co ja najbardziej mam do zarzucenia tej, nazwijmy to, ekipie, to jest to, że pierwszy raz kompetencje się nie liczą. Że jednak dawniej
Nawet za komuny. Za pierwszej komuny nawet też za przeważnie głęb... się nie liczyły, ale nie do chyba końca, bardziej. Nie do końca. Moja matka na przykład była bardzo dumna, że za którymś tam, nie wiem, październikiem czy inną odwilżą pokazano jej teczkę personalną, gdzie były rozmaite donosy, zarzuty i tak dalej. I konkluzja, trzymać ze względu na kompetencje. I mówiła, że to był jej największy medal. No w tej chwili nie trzymamy ze względu na kompetencje. Każdy jest dobry i każdemu, jak powiedziała jedna z pań z ministerstwa na moje obiekcje, no każdemu trzeba dać się sprawdzić. No więc się sprawdzamy. No ale jednak pod naciskiem opinii publicznej dyrekcja pana Miziołka nie trwała długo. I być może gdyby ten nacisk opinii publicznej był równie wielki na ministerstwo z powodu twojego odejścia, to... Przeceniasz, Jacku, opinię publiczną. Pan Miziołek by trwał do końca świata, gdyby nie to, że muzeum było w projekcie, na który pozyskało środki europejskie, które jak wiadomo są, mają bardzo duże obwarowania. I pan dyrektor nie był w stanie uznać, że projekt Galerii Sztuki Starożytnej jest skończony, zatwierdzony, że jest zatwierdzony co do jednego eksponatu w gablotce i że na tym etapie nie można powiedzieć, że ja mam dobre stosunki z dyrekcją Muzeum Watykańskiego i zaraz tu sprowadzę parę sarkofagów. Bo wtedy trzeba oddać te pieniądze, zaczynać od początku, robić inny projekt, kto inny go musi zatwierdzić, a jeżeli nie, to trzeba oddać pieniądze. No i właśnie pies jest pogrzebany tutaj przy tych pieniądzach. A propos, mamy dwie rozmówczynie dzisiaj, znaczy jedna jest tak, cicha, no, tak. To jest Jabłka. Jabłka, powiedz coś. Tak, nie, ona na komendę nie na mówi. Na komendę nie mówi. Nie mówi. Tym niemniej ma wyraz twarzy wskazujący na zainteresowanie tematyką naszej rozmowy. A ja bym cię chciał w takim razie już spytać o coś, co nastąpiło wcześniej. Wyrażam gotowość, by zostać dyrektorem muzeum w poczuciu obywatelskiego obowiązku. Jestem z tą instytucją związana emocjonalnie. Tam pracował mój ojciec, tam pracowała moja matka. Ja tam pracowałam przez 16 lat. I jak się poczułaś, kiedy wchodziłaś do gabinetu, w którym urzędował Lorenz, w którym częstym gościem... W ogóle się nie poczułam, ponieważ nie było takiego gabinetu. Ach nie. Moi poprzednicy gabinet profesora podzielili na 3 klitki i zasiadły tam osoby, które były zatrudnione w promocji i w pozyskiwaniu funduszy. No i jedną z pierwszych moich decyzji było jednak był powrót do gabinetu profesora Lorenza i urządzenie go tak, jak był za profesora. Nie to, żebym chciała jakoś specjalnie gloryfikować profesora Lorenza, ale chciałam nawiązać do tej epoki, kiedy muzeum było mocne. Kiedyś znaczy, weszłaś z planami, które niektórzy oceniali jako rewolucyjne i rzeczywiście rozpoczęłaś coś w rodzaju rewolucji daleko idącej. Wywróciłaś na nicę sztukę wystawienniczą rozumianą właśnie w lorencowskim pojęciu. Ja przyszłam jesienią 2010 roku, a w 2012 w maju było 150-lecie muzeum. No i tam w planach, które zostały po Piotrze Piotrowskim, była jakaś wystawa cyganerii warszawskiej i potraktowanie galerii jako historycznego sposobu pokazu. To znaczy pozostawienie tak jak było i doklejenie narracji, że to już stało się historią i będziemy to przechowywać jako historię. To jest bardzo, bardzo taki wyrafinowany sposób myślenia i myślę, że bardzo rzadko kto wejdzie i pomyśli sobie, niezbyt trudny, historia. Każdy wejdzie i pomyśli,
O rany, no zapyziałe. Jeszcze, żeby to było naprawdę tak. Ale jak... muzeum się kojarzy, w Polsce Polakowi się kojarzy z czymś zapyziałym. Więc właśnie chciałam, żeby przestało. No i wobec tego w porozumieniu z moją radą powierniczą dokonałam zamknięcia muzeum. Muzeum zostało zamknięte i przeszło pan Zdrojewski, który wówczas był ministrem, zapytał się tak no na ścisk, ile mi potrzeba pieniędzy na dokonanie tej rewolucji. No i ja naiwnie powiedziałam, że 15 milionów. No i w tych 15 milionach musieliśmy się zmieścić z oczyszczeniem 24 tysięcy metrów kwadratowych muzeum, z tego, co narosło. Wymagało remontu w każdej właściwie sali, w każdym miejscu. To znaczy przede wszystkim wymagało takiego oskrobania z naleciałości, bo tam tutaj właśnie podzielono na trzy te, na przykład wszystkie toalety, które znajdowały się przy galeriach, zamknięto i zamieniono na pokoiki na szczotki dla woźnych albo na sztalugi dla kopistów. No, no było naprawdę takich nonsensów wynikających z takiego no, byle jakości, ułatwiania sobie życia, z tego, że nikt z dyrekcji tam nie zachodził. No ale ja przyszłam do muzeum razem z Elżbietą Sobiecką, która jest mistrzem administracji i zarządzania remontami. I ona potrafiła w ciągu jednego dnia to całe muzeum obejść 5 razy, wykazać, pokazać, co kto gdzie zostawił, niedoróbka, kto zapomniał. Bali się jej wszyscy ogromnie, ale też budziła wielki respekt i to, że to muzeum zdołało się otworzyć tego w tym maju 2012 roku, to była w bardzo dużej mierze jej zasługa, pana Grybosia, który też był no, no, niesłychanie oddany całej sprawie. I oczywiście artyście, którego zatrudniłam, wiem, że ma do mnie żal, że dostał wtedy dużo mniej pieniędzy, niż by dostał gdzie indziej, mianowicie Robertowi Rumasowi. No ale mam nadzieję, że miał troszkę satysfakcji, może to wynagradzało artyści ten brak pieniędzy. Miewają mnóstwo satysfakcji i usiłują zanieść tę satysfakcję do banku i proszę sobie wyobrazić, że bank nie chce przyjąć tej satysfakcji. Ale no chce przyjąć, tylko mówię, nie taka to znów satysfakcja. Może i rację, tak. Ale słuchaj, znaczy taka rewolucja w instytucji, w której część pracowników bez wątpienia traktowała swoje role jako wygodną synekurę, nie wymagającą specjalnego wysiłku, musiała spotkać się z oporem, na jak wielki opór natrafiłeś, jaki udało ci się wielki i bardzo bolesny. Przełamać. Wielki, bardzo bolesny, dlatego że ja uważałam, że muzeum oczywiście wtedy było też po rewolcie przeciwko Piotrowi Piotrowskiemu. Właśnie. Powiedz, dlaczego musiał odejść Piotr Piotrowski? W Warszawie się mówiło, że chciał zrobić wystawę o sztuce gejowskiej i to się nie spodobało Radzie Powierniczej, dlatego... Nie, wystawa gejowska bardzo się spodobała Radzie Powierniczej, w której byli różni ludzie różnych orientacji. I wystawa się odbyła i myślę, że Piotr był bardzo usatysfakcjonowany. Myślę, że był zbyt radykalny na potrzeby no, pracowników muzeum przede wszystkim. No a pracownicy muzeum przekonali radę. No i w ostatecznym momencie rada nie zatwierdziła jego planu na następny rok, co równało się wotum nieufności. No i Piotr bardzo rozżalony, bo przecież te plany omawiał z radą dziesiątki razy, złożył rezygnację. No i ty wtedy wkroczyłeś właśnie w ten opór. W jaki sposób wielka szkoda, dlatego że Piotr był uczonym światowej skali. Miał no, nadzwyczajne zasługi, docenione wszędzie od Waszyngtonu po Wiedeń i wszędzie indziej. Niestety był bardzo chory i mniej więcej rok po tym zmarł.
wracając do oporu wobec twoich planów rewolucyjnych, do oporu, to... tam gdzie poległ Piotr Piotrowski, ty tak, no jednak to jakoś ja byłam w takim podwójnym Nelsonie, to znaczy część kolegów wypisywała, że i w każdym wywiadzie właściwie mnie szczypano, że Piotr Piotrowski właśnie był taki rewolucyjny i miał taki wspaniały plan i tego, i czy ja ten plan zniweczę, czy przeprowadzę. No a z drugiej strony moi koledzy właściwie rozmawiali ze mną, bardzo byli entuzjastyczni do wszystkich zmian, pod warunkiem, że ta zmiana nie podchodziła za blisko do ich terytorium. No i kiedy ogłosiłam zmianę struktury muzeum, ci wszyscy moi koledzy, którzy przedtem przez 16 lat ze mną pracowali, ci, którzy się ze mną przyjaźnili, napisali list do ministerstwa, zresztą w czasie, kiedy ja byłam w podróży służbowej poza Polską, że moje projekty zagrażają zbiorom. Zagrożeniem dla zbiorów miała być zmiana tego, że będzie jeden dział grafiki, rysunku, a nie trzy w rozmaitych miejscach, że no tego rodzaju naprawdę czysto porządkowe, logiczne sprawy, bo może moi koledzy już nie pamiętają, że na przykład to, że są dwa działy rysunków i grafiki, było spowodowane tym, że jedna pani z jednym panem nie mogli się dogadać, wobec tego rozdzielono dział, żeby każdy miał swoje podwórko i żeby profesor nie musiał rozsądzać wiecznie awantur. Także no było mi wtedy bardzo przykro, bardzo. Ale miałaś swoje plany wytyczone i szłaś jednak miałam swoje plany, poza tym poszłaś na jakieś kompromisy? Nie. Raczej nie. Wiesz, jak człowiek jest bardzo przekonany co do swojej racji w tym przypadku i zdaje sobie sprawę z tego, że te zarzuty, no to jest hipokryzja pisanie, że to zagraża zbiorom. To zagraża tylko temu, że jedna pani musiała przestać być kuratorem działu wyłączonego ni z gruszki, ni z pietruszki, z innych. No więc to było bardzo trudne. Właściwie pierwszy rok czy półtora to była taka szamotanina. Właściwie chyba uratowało mnie to otwarcie, ponieważ moi koledzy nie wierzyli, że ja do tego doprowadzę. Znaczy, miałam taki, poza tym jednym takim zdecydowanym występem, miałam takie uwagi sceptyczne. Tu nie jeden już zaczynał. No. Czytaj, nie jednegośmy na taczkach wywieźli, a z drugiej strony nadzieja, że ministerstwo mi na to nie da pieniędzy, no więc nic z tego nie będzie, narobię krzyku, skompromituję się i wszystko będzie tak, jak ale było. Ale doprowadziłeś sprawę do końca. Czy po twoim odejściu wszystko wróciło do starych, dobrych czasów państwowego molocha? Czy... No rozmaite rzeczy wróciły. Na przykład ohydna klapsdra, która wisi na bramie muzeum z napisem Muzeum Narodowe w Warszawie, wykuta w jakiejś blasze spod ciemnej gwiazdy, którą ja kazałam zdjąć, została znaleziona gdzieś w piwnicy i powieszona z powrotem. Czyli ale od metaloplastyki gorsze tak, jest tylko korzenie plastyka. Tak, więc metaloplastyka że... górą. No, pan Miziołek kazał rozebrać galerię Piotra Rybsona i w tej chwili wisi tam, oni twierdzą, że to jest tymczasowa galeria, no ale już tak tradycjonalistyczna i tak, no, smętna, że przykro mi o tym mówić. No, reszty na szczęście nie dało się rozłożyć, dlatego że za te wszystkie rzeczy, zwłaszcza no, galerie średniowiecza i galerie rzemiosła artystycznego, designu, które zostały otwarte ostatnie, ministerstwo zapłaciło duże sumy i nie byłoby dobrze widziane, gdyby to po roku czy dwóch rozwalić. No więc one się obroniły
tym, że są. Jeśli chodzi o środek muzeum, no to, to odeszło moich dwóch zastępców. Za Mateuszem Labudą szereg osób przeniosło się do muzeum. Odeszło czy zostało oddalonych? Rybson został oddalony no, w trybie korporacyjnym, to znaczy pan się spakuje i pan odłączamy panu prąd. Znamy, tak. Tak. A Mateusz Labuda w przewidywaniu miał moment triumfu, to znaczy jak został wezwany po to, żeby mu zostało wręczone wypowiedzenie, to powiedział, że on bardzo dziękuję, właśnie chciał powiedzieć, że wygrał konkurs na wicedyrektora Muzeum Warszawy. No. Ale wicedyrektora Muzeum Warszawy też został już zwolniony. Jak wyglądały twoje stosunki z Radą Powierniczą? To chyba bardziej harmonijnie niż Piotrowskiego. Moje stosunki z Radą Powierniczą... Kto tam był przede wszystkim, może powiedz? No, to tak, kilka przynajmniej tak nazwisk. Tak sobie myślę, jak oni siedzieli przy stole. Jan Krzysztof Bielecki, premier. Jerzy Kle... Ja go bardzo lubię, ale on ma jakieś kompetencje w dziedzinie historii sztuki. Ale zarządzania pewnie ma. Rozumiem. Tak. Poza tym ja wcale bym nie chciała, żeby oni zarządzali, tylko to znaczy, żeby wykazywali swoje kompetencje w zakresie sztuki, tylko żeby pomogli, nie wiem, no, ustalić program, zebrać pieniądze, powiedzieć, co z ich punktu widzenia byłoby interesujące i to bardzo dobrze robili. Tak, kto poza? Pani Aldona Weichert. W którymś ja przeżyłam dwa składy tej rady, podobne, ale nie zupełnie takie same. Pierwszemu składowi przewodniczył Jack Lohman, obecnie wtedy dyrektor Museum of London, a teraz dyrektor Museum of British Columbia w Vancouver. Drugiemu składowi przewodniczył profesor Orłowski, ekonomista. No i należeli jeszcze pan Wojciech Pawłowski, fundator Galerii Faras, który z własnego konta wyłożył 5 milionów na stworzenie tej szacunek. Galerii, prawda? Następnie był jeszcze pan Paweł Kastory, który stworzył na nowo Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie, które zresztą nadal działa coraz lepiej i właściwie no to jest to, co wydaje mi się, że po nas pozostało dobrego i trwałego. To jest właśnie to towarzystwo ogromnie zaangażowane. Byli też koledzy po fachu, to znaczy na którymś etapie chyba był profesor Rotermund, a potem do tego grona dołączyła Anda Rotenberg, ale już na krótko i w tej drugiej kadencji. Profesor Biliński, archeolog. Przepraszam, innych nie pamiętam. W tej chwili 14 osób. I jak wyglądały wasze spotkania? To były na jakieś początku, burzliwe dyskusje? Na początku nasze spotkania wyglądały burzliwie, dlatego że jednak towarzystwo pochodziło z innych rejonów rzeczywistości. I na przykład pani Weichert przeglądała budżet i mówiła, no to pani musi zwolnić 40% personelu, dlatego że stosunek płac do wielkości budżetu jest nie do przyjęcia. No więc zajęło mi parę ładnych miesięcy, czy wręcz lat, powiedzenie, że rada bym bardzo, ale że muzeum ma blisko milion obiektów w zbiorach, że ma pod zarządem kilkadziesiąt budowli, że ma pewne obowiązki, no jeżeli się upaństwowiło zbiory prywatne i
usiadło na nich, no to przynajmniej trzeba się nimi opiekować, trzeba się nimi zajmować tak, żeby nie następowała jakaś degradacja tych wszystkich zbiorów. Że muszą pracować ludzie i w konserwacji, i poza tym, że te zbiory muszą w jakiś sposób pracować. Muzeum ma rocznie kilkaset wypożyczeń i przygotowanie takiego wypożyczenia angażuje bardzo dużo osób. Także powoli przekonywałam moich tych radnych, jak mówił Jack Lohman, tłumacząc z angielskiego, że to... Consigliori. No to jest tego rodzaju instytucja, która jednak musi zatrudniać sporo ludzi, że te zbiory właśnie muszą i pracować, muszą być pokazywane, opracowywane. I tego się nie da zrobić w jedną osobę, poza tym, że to jest instytucja wielkich cyfr. Że jeżeli malutkie muzeum założy sobie, że sfotografuje i udostępni swoje zbiory, to może to zrobić w pół roku. Jeżeli muzeum ma sfotografować i udostępnić milion obiektów, w dodatku obiektów, które są przechowywane bardzo często w warunkach no, zapewniających tylko bardzo podstawowe bezpieczeństwo, ale nie zapewniających dostępu, łatwości operowania. No, nasz magazyn mebli mieści się w Tarczynie, w willi, chyba dentysty, to jest willa, także nie wiem, no, fortepiany stoją pionowo w łazience, a tego rodzaju są rzeczy, że tam wyciągnięcie jakiegoś obiektu po to, żeby go sfotografować, to musi jechać wieloosobowa ekipa, no i nieomalże dźwig trzeba wynajmować. Także to wszystko były rzeczy bardzo trudne do wytłumaczenia, ale po jakimś czasie, właśnie głównie po tym, kiedy nastąpiło to otwarcie i moi zarówno koledzy w muzeum, jak rada, jak ministerstwo zobaczyło, że moje zapewnienia nie są gołosłowne i że to się stało, to już od tego momentu miałam dużo łatwiejsze stosunki zarówno zewnętrzne, jak wewnętrzne. Nigdy nie zapomnę jednej panienki, która wyjrzała oknem, chyba to było na miesiąc przed otwarciem tego muzeum, na dziedziniec, na którym rozkopano wszystko, a miała być trawa, żwirek i tak dalej. Mówię, ale Saigon. Długo by mówić, ale boję się, że byśmy zanudzili tymi szczegółami. Właśnie, to może właśnie. Porozmawiajmy w takim razie o tym, co spowodowało, że zostałaś historykiem sztuki, że ta kraina piękna, wizualnego, tego specyficznego kodu komunikacyjnego tak cię wciągnęła. Przede wszystkim w Wikipedii jest napisane, że twój dziadek Kazimierz Zieleniewski był skądinąd naprawdę wspaniałym malarzem, no, uczniem Pankiewicza na Salonie Niezależnym, w Paryżu miał indywidualną wystawę i tak dalej. Jak to było z tym dziadkiem? Kiepsko jest z Wikipedią, dlatego że takiego dziadka nie miałam. Ale żałujesz zapewne. Bardzo żałuję, bardzo żałuję. Bo to dobry malarz, nie? Niezły malarz, ciekawa osoba, a wszystko się wzięło z tego, że Jarosław Mikołajewski zaprosił mnie do Rzymu na otwarcie wystawy tegoż Zieleniewskiego w Instytucie Kultury Polskiej. Tak, a Zieleniewski, trzeba powiedzieć, zmarł w Neapolu, tam ma liczną rodzinę, pochowany jest na cmentarzu monumentalnym Fuori Grotta w Neapolu. Jeżeli Państwo będą w Neapolu i nie pójdą Państwo na cmentarz monumentalny, to zrobią Państwo karygodne głupstwo. Odpuśćcie Wezuwiusz, odpuśćcie inne rzeczy. Na ten cmentarz trzeba iść, ponieważ nawet Państwo sobie nie wyobrażają w najśmielszych fantazjach, co to oznacza cmentarz monumentalny. Op, hołk. Hołk. No więc ja nie byłam na cmentarzu monumentalnym, ale byłam raz w życiu w Neapolu i tylko przez 2 dni, więc może jestem usprawiedliwiona,
Ale na tej wystawie w Instytucie Polskim rzeczywiście była cała rodzina Zieleniewskiego. Mieliśmy bardzo dużo wspólnych fotografii. Myślę, że Jarek Mikołajewski się spodziewał, że w jakiś sposób może spowoduje wystawę Zieleniewskiego w Polsce. No ale właśnie ja wtedy miałam muzeum zamknięte czy ledwie że otwarte i jakoś nie zdążyłam się tym zająć, ale zdążyła się tym zająć Wikipedia właśnie przypisując mi dziadka malarza Zieleniewskiego. Dobrze, ale już nikt nie odmówi ci miałam taty. Ojca historyka sztuki. No i poczekaj, zanim dojdziemy do faktu, że był on historykiem sztuki, to powiedzmy sobie, że nie każdemu zdarza się być dzieckiem księdza. Wtedy, kiedy byłam jego dzieckiem, to już nie był księdzem. Jestem z niego bardzo dumna, że zorientowawszy się, że może powołanie jego nie jest zbyt mocne i że ma też inne zainteresowania, nie uprawiał jakichś... No tego, co tego, co, tego zwykle. Co zwykle. Tak. Tylko w 1938 roku wystąpił z kościoła, zresztą w bardzo formalny sposób, odbył wszystkie możliwe pokuty, próby. Nie. Skończył wówczas też poza teologicznymi studiami w Polsce i w Rzymie i w Meranie historię sztuki w Warszawie u profesora Batowskiego. No i zaangażował się jednocześnie jako kustosz zbiorów branickich w Wilanowie i jako pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie. I w czasie wojny profesor Lorenz powierzył mu tworzące się Muzeum Warszawy, które było oddziałem Muzeum Narodowego, więc on urzędował na zmianę w kamienicy Baryczków i w gmachu głównym muzeum. Dostał Virtuti Militari za obronę Zamku Królewskiego w czasie pożarów. Obfotografował znaczną część zamku po to, żeby później można było dokonać jego rekonstrukcji. Był aresztowany z tego powodu razem ze swoim aparatem fotograficznym, dość tam chyba zmaltretowany na szucha i wyciągnięty przez Lorenza i takiego Milmana, historyka sztuki, który był rodzajem namiestnika tutaj do tych spraw. Po wojnie mój ojciec został kustoszem Wilanowa, który już podlegał Muzeum Narodowemu jako państwowa instytucja, ale bardzo szybko go powołano do zadań rewindykacji dzieł sztuki i wyjechał do Berlina, a potem był w Baden-Baden, gdzie moja matka ze mną dołączyła. No i potem był w Rzymie przez parę miesięcy i myśmy też tam przyjechały. Miał właśnie za zadanie stworzenie Instytutu Kultury Polskiej i przyjechał z jakimś meldunkiem do Warszawy. No i do Rzymu doszła wiadomość, że zmarł na wylew. Ja miałam wtedy 5,5 roku. No właśnie, jak bardzo mógł na taką małą dziewczynkę wpłynąć fakt, że tata był wybitnym historykiem sztuki i muzealnikiem? Wpłynął na to fakt, że moja mama mi to wstukiwała ogromnie mocno, a jeszcze do tego też w jakiś sposób przyczynił się mój ojczym, który im więcej lat upływa od jego śmierci, a umarł pod moją opieką mając lat 106, tym bardziej doceniam jego wspaniałe cechy. Przede wszystkim był przekonanym korczakowcem. Dzieci trzeba traktować poważnie. Nie ma mowy o jakichś rękoczynach czy fizycznych sposobach reagowania. Najprzykrzejsza rzecz, którą Arkady mógł powiedzieć, to bo chyba się mijasz z prawdą w momencie ewidentnego ugarstwa. Był bardzo, bardzo zainteresowany wszystkim, co się dzieje w zakresie sztuki, a przed wojną, po
Podchorążówce i CIF-ie, Instytucie Wychowania Fizycznego, skończył jeszcze taką szkołę Jastrzębowskiego Sztuk Plastycznych. Pracował w Kolegium Marianum w Pelplinie jako nauczyciel od sztuk plastycznych i WF-u. No i później razem ze swoją kompanią rowerową, zwiadowczą, w bitwie nad Bzurą dostał się do niewoli i przesiedział przez 5,5 roku w Woldenbergu. Stalago czy w Oflagu? Oflagu. No, mama też była muzealniczką. Mama była muzealniczką przez osmozę, to znaczy mama była, skończyła CIF no przed wojną. Powiedz, co to jest CIF? Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, uczelnia bardzo wtedy modna, takich uczelni w Europie było stosunkowo niewiele, więc moja mama miała kolegów właściwie z całej Europy. Najbliżej potem przyjaźniliśmy się z takim Miszą Niszawiczem, Serbem, z którym często i z jego rodziną jeździliśmy na wakacje. No ale ona traktowała ten CIF jako pierwszy stopień. Potem chciała studiować medycynę i specjalizować się w rehabilitacji i przyjechała na egzamin na medycynę ze swoją matką 1 września 1939 roku. No więc wynikły z tego tylko rozmaite opowiadania o ostrzeliwanym pociągu, o tym jak wszyscy uciekali w kartoflisko. No i z tego egzaminu nic nie wyszło. Mama wróciła do tego majątku dziadków pod Krasnym Stawem i zajęła się tkactwem. Miała bardzo duże zdolności plastyczne. Ale mama przetrwała w legendzie jako osoba niezwykle energiczna, niezwykle zdeterminowana w tworzeniu też wyjątkowego na skalę europejską Muzeum Sportu, którego została dyrektorem. To znaczy ona je sobie zrobiła i została dyrektorem siłą rzeczy. No i potem w uznaniu jej zasług została zaproszona do Lozanny w celu stworzenia projektu Międzynarodowego Muzeum Olimpijskiego. To był temat Lozannie, w Lozannie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski, tak. Dodajmy. No i to był temat jej doktoratu. No i z tego się bardzo pięknie wywiązała. Potem oczywiście po jej powrocie do Polski tam nastąpiły zmiany w komitecie, przyszedł nowy dyrektor, weszły nowe środki, ponieważ mama pracowała nad tym na początku lat 70. No a później pojawiły się media, inne możliwości pokazu. No w każdym razie ma swoje wielkie zasługi w takim stworzeniu nukleusu. No dobrze, czyli miałaś do wyboru iść drogą taty, czyli zostać historykiem sztuki i muzealnikiem, lub też drogą mamy zostać sportowcem wyczynowym. Nie miałam do tego najmniejszych dyspozycji. Byłam zmuszona jako dziecko do nart, łyżew i tak dalej. Jeszcze dobrze nie wyszłam, jak już byłam przeziębiona, rozjeżdżały mi się nogi, nie chciałam i przysięgłam sobie, że jak będę mogła decydować o tym, co robię, to nie wstanę z kanapy. No dobrze, czy był jakiś taki moment, w którym, czy to po prostu weszło i było oczywiste od wczesnej młodości, że ty będziesz historykiem sztuki? Raczej tak. To znaczy, no tak jak każde dziecko w którymś momencie chciałam być doktorem, sztuki, lekarzem. Trzeba naczytać się książek, całe mnóstwo, zwiedzić miałam świat, w domu, oglądać. Miałam w domu dość dużo do czytania, także nawet nie musiałam daleko wychodzić. No a potem miałam bardzo ciekawe, bardzo przyjemne studia w malutkim gronie, ponieważ było nas na roku 14.
Więc właściwie byliśmy takim poruszającym się po Warszawie wielonogim jednym stworzeniem. Razem żeśmy się uczyli, razem chodziliśmy, razem rozrabialiśmy dość istotnie. No, bardzo było wesoło. Moja mama troszkę zaniepokojona tym mówiła, no, Dolce Vita, tylko bez pieniędzy. Także Dolce Vita na pewno. No i w pewnym momencie otworzyły się jakoś możliwości wyjazdu za granicę. Moje koleżanki jeździły na zaproszenia jakieś takie tam przez różnych znajomych kombinowane, no i pracowały na rozmaitych posadach. A studentka Morawińska pojechała do Harvardu. Nie. Mój pierwszy wyjazd był bardzo specjalny, bardzo formujące doświadczenie, ponieważ przyjechał tutaj do Warszawy przyjaciel mojego ojca, taki pan Christopher Norris, historyk sztuki, i zaprosił mnie do Anglii. Ja byłam wtedy bardzo nieszczęśliwa, bo tutaj miałam takiego narzeczonego i wcale nie chciałam wyjeżdżać, no ale zostałam jakoś zmotywowana. Czasami człowiek zostaje zmuszony, tak, proszę Państwa, do wyjazdu do Anglii, co robi? No tak, coś, zaciska zęby i jedzie, zwłaszcza jak żyje no się w komunizmie, tak, pełnym hermetycznym. No i to było bardzo szczególne, dlatego że pan Norris miał rodzinę, to znaczy żonę panią Werę i dwie córki, Susan i nie pamiętam w tej chwili imienia młodszej, mieszkał w cudownym pałacu Polsden Lacey w Surrey. To nie był jego pałac, ale Anglicy mieli taką politykę, że jeżeli ktoś miał poważną, liczącą się kolekcję sztuki, to po jakichś preferencyjnych cenach mógł wynająć no, części posiadłości należących do National Trust po to, żeby pomóc w utrzymywaniu tej prywatnej kolekcji. Pan Norris, patrzcie i uczcie się. Tak, pan Norris miał w kolekcji obraz Poussena, Rubensa, Moroniego, rozmaite inne jeszcze obrazy. Był dziwakiem, chyba trudno mu się pisało, miał bibliotekę, w której się zamykał i mnie tam nie wolno było wchodzić, tylko dostawałam książki, które on uważał, że powinnam przeczytać, więc zaczęliśmy od no, całej takiej historii włoskiego malarstwa z naciskiem na malarstwo skąd weneckie. Skąd znałaś angielski na tyle dobrze, żeby się zagłębić w lektury? Mamusia moja o to bardzo dbała. Zostałam zapisana do metodystów i skończyłam tam 9 semestrów. Pan Norris nie był zadowolony z mojej znajomości angielskiego i mówił, to coś się nauczyła, to musisz zapomnieć i teraz się nauczymy naprawdę. No i tak sobie tam byłam. Codziennie rano musiałam nasłuchiwać. Ja miałam taki apartamencik na piętrze wyższym nad tym piętrem, które należało do państwa Norrisów. Musiałam nasłuchiwać przy klatce schodowej. W pewnym momencie przyjeżdżała poczta i dni się dzieliły na takie, kiedy pan Norris z pocztą udawał się do siebie, do biblioteki. Ja wtedy mogłam zdjąć buty, rękawiczki, palto, bo wiadomo było, że nie jedziemy. Albo krzyczał, Aneska, ready? I wtedy ja musiałam po schodach na dół i jechaliśmy do Londynu. I zostawiał mnie albo w National Gallery, albo w Wallace Collection, albo w jakimś innym muzeum. Tate to już tak nie leżało. No, Victoria i Albert, British Museum. I mówił, że o godzinie 6 mam być u niego w Athenaeum Club, w Ladies Annex, bo kobiety nie były wtedy wpuszczane do Athenaeum, i czekać, i on po mnie przyjdzie i wrócimy razem do domu. No i ja z moim zajęczym sercem przychodziłam tam i sobie myślałam, a co będzie, jeżeli on zapomnie, że ja tu siedzę i czekam i ja zostanę. I był taki śmieszny. Dobrze, ale co ci to dało w sensie właśnie obcowania z arcydziełami?
Dało mi opatrzenie, jakie ma mało kto z mojego pokolenia. Dało mi to rozmaite znajomości z tego kręgu. No, znałam Johna Popa Hennessy'ego, znałam Gombricha, znałam różnych Pewsnera, różnych profesorów, których widziałam, no powiedzmy po razie, ale widziałam, znałam. Potem tłumaczyłam książkę Pewsnera, było mi bardzo miło, że wiem kto znajomy. I co. A odpowiedz mi na takie pytanie, które no właściwie narzuca się. Czy obrazy, malarstwo generalnie rzecz biorąc, to jest coś szalenie wielowarstwowego. Coś, co potrafi działać bardzo głęboko na emocje, jeżeli się oczywiście ma właściwy klucz do tego. Ale studia pogłębione, zwłaszcza studia artystyczne, w naprawdę istotnej liczbie przypadków powodują odebranie człowiekowi świeżości spojrzenia? Nie tyle świeżości spojrzenia, ile zdolności przeżywania artystycznych wzlotów, że się zaczyna robić wiwisekcję automatycznie, nawet nie myśląc. Czy ty miałaś coś takiego, że obrazy zaczęły być obiektem twoich badań, że zaczęłaś je kroić jak ciało w prosektorium, a przestało działać na twoje zmysły, na twoje wyobraźnie, na twoje... Wiesz, ja myślę, że się przechodzi przez różne etapy, że... No, w pierwszym momencie dla mnie taka strasznie fascynująca była ikonografia. To, że właśnie obraz można czytać, że każdy przedmiot, który ktoś trzyma, coś znaczy, identyfikuje postać i że to jest taki słownik, który można opanować. No ale potem przychodzą... No nie zawsze, tak, bo każdy kraj ma swoją symbolikę i ta symbolika... Jasne, jest oczywiście. Jest przeciętnego nawet sympatyka sztuk plastycznych nieczytelna często. Ze względu na odrębność kodów i tradycji kulturowych. Absolutnie ma pan rację, panie redaktorze. Żarty ze starszego człowieka, żywe oczy. Tak, nie zapominaj, że byłam twoją panią nauczycielką. Tak. Więc oczywiście, bo to są rozmaite języki, którymi mówi sztuka. No i potrafiłaś mi zaszczepić właśnie zdolność widzenia wielopłaszczyznowego. Znaczy, że miałaś, nie zatraciłaś. Teraz niedawno przeczytałam książkę Marcina Wichy, która się nazywa Kierunek zwiedzania, a jest to rodzaj, nawet nie umiem tego określić, bo nie jest to monografia, ani biografia, ani analiza, ani o Malewiczu. O Malewiczu, jego epoce i tak sobie właśnie myślałam, że to jest książka fascynująca, może przez to, że nie napisał jej historyk sztuki. Że historyk sztuki czuje się w obowiązku przytoczyć wszystkie źródła, właściwie do każdego słowa zrobić przypis, tak jakby się usprawiedliwiał, że nie sam to wymyślił, tylko inni już to powiedzieli, więc to jest prawda. Że bardzo często boimy się, jak to osądzą nasi koledzy. A taki Wicha siada i pisze tak, jak myśli. I to jest porywające. Oczywiście no, trzeba umieć pisać. On bardzo, bardzo pięknie pisze. I ta książka z tego powodu jest no, godna polecenia każdemu. No, ale właśnie to właśnie są... Cię dociera do tego sedna mojego pytania. Tak. Czy nie zabija się zdolności przeżywania emocjonalnego To znaczy, u niektórych ludzi... Ta presja, że tak powiem, gustu ogólnego, czy tego, czegośmy się nauczyli, jest taka, że odbiera władzę sądzenia. Że wiadomo, co jest kiczem, jest w jakiś sposób z góry określone, a co jest dobrą sztuką, a nie zawsze tak jest. Także... Brawo dla tych wszystkich, którzy zachowali świeżość spojrzenia i którzy potrafią powiedzieć, no,
ale mnie się to bardzo podoba, dlatego i dlatego. Ale marszczysz brwi, ilekroć ja ci narzekam, że ten bazylic to jest coś tak okropnego, że na to się nie da po pierwsze patrzeć, a po drugie, że to robi złą robotę dla całej sztuki, bo ludzie myślą, to jest sztuka, to ja dziękuję, to ja pójdę obejrzeć serial. No, tak jest. No, sztuka właśnie rozstała się z pojęciem piękna już jakiś czas temu. To ja zanim przeskoczę w takim razie. W jednym z rzadkich wywiadów dla Radia Wolna Europa zresztą, Gombrowicz pytany o to, co sądzi o współczesnej literaturze, on powiedział, mam jak najgorsze mniemanie o współczesnej literaturze i generalnie o całej sztuce, dlatego że sztuka pozostawiona sama sobie ma naturalną tendencję do przechodzenia z bycia łatwą do bycia trudną, niedostępną, hermetyczną. Myśmy tę granicę przekroczyli gdzieś tak w pierwszej dekadzie, a może nawet wcześniej, a maksimum w drugiej dekadzie XX wieku i sztuka przestała być łatwa, przestała być produktem, zjawiskiem masowym, zaczęła być i coraz bardziej się pogłębia. Zjawiskiem masowym nigdy. Nie, no była. W kościołach, w architekturze się odbijała, na dworach. Ale wiesz, no jeżeli mówimy o sztuce świeckiej, to nigdy nie była produktem. W Europie jest bardzo ciężko mówić o sztuce świeckiej, dlatego że jednak przez tysiąclecie co najmniej sztuki świeckiej po prostu w Europie nie było. No ale potem przez tysiąclecie była. Mniej niż tysiąc, to powiedzmy, co od XIV wieku no zaczęła tak. się. No. Ale to też jest spory szmat czasu. W każdym razie, myślę, że w ciągu, ale chyba w ciągu pierwsze 300 lat nie kłóć się ze mną tak okropnie. Przyjęła całą konwencję sztuki religijnej i w ramach tej samej tej samej bazy pojęciowej się poruszała. No. Nawet chyba jak przedstawiała nie. Chyba nie, dlatego że sztuka religijna tematykę. Była tworzona dla chwały Bożej. Natomiast dla pieniędzy była robiona, z oportunizmu często była robiona. Iluż to artystów prerenesansowych nie było, powiedzmy sobie, fanatycznymi, wiernymi. Dobra, w każdym razie sztuka świecka i po momencie załamania się mecenatu dworskiego przez cały XIX wiek walczyła o wolność wypowiedzi, prawda? Ja, artysty, wysforowało się na pierwsze miejsce. No i zyskała tą wolność wypowiedzi kosztem utraty publiczności. To znaczy w sztuce wszystko wolno, ale nie za cenę tego, że bywa niezrozumiała, że bywa agresywna, że artyści folgują rozmaitym swoim, nie wiem, irytacjom i trochę albo nie zwracają na społeczeństwo uwagi, albo się z nim droczą, albo przypisują sobie obowiązek kształtowania społeczeństwa. I póki się jeszcze droczą, to ja uważam, że jest wszystko w porządku, tak. Ale kiedy zaczynają przemawiać do bardzo wąskiego grona swoich kolegów i z nimi za pośrednictwem swojej sztuki, a to polemizować, a to się z nimi zgadzać, przystępować do tego nurtu, no to wtedy następuje definitywne zerwanie z publicznością, mam wrażenie, co bardzo szkodzi per saldo. Mam nadzieję, że nie definitywne. Poza tym wydaje mi się, że ze sztuką to jest tak, że ona zmienia media, że każda epoka ma jakiś rodzaj czy jakąś dziedzinę sztuki, która jest, nazwijmy, prowadząca. Że dla średniowiecza takim wyznacznikiem była katedra, prawda? Kościół romański, potem gotycki. Że na pewno w renesansie to był pałac,
Potem się rozwija malarstwo, ogrody w XVIII wieku na pewno. No już wcześniej, no, florenckie ogrody. Wiesz, i ogrody, i kościoły, wszystko istniało wcześniej. Ja mówię o tym, że w pewnych epokach jakaś dziedzina sztuki wyrasta na tą naczelną. A w tej naszej jaka wyrasta na tę naczelną? No ja myślę, że film, że na pewno. Na pewno to jest film. No mówiło się, że film zabije sztukę plastyczną. Nie zabił. Poza tym mnie się wydaje, że w tej chwili bardzo Fotografia. Bardzo często artyści posługują się kamerą po to, żeby malować obrazy. Rozbiłaś wspaniałe wywiady Violi w Zachęcie. No właśnie. To była rzeczywiście nowość. I jak sądzę, w Polsce to było olśnienie dla wielu. W tej chwili już jest dużo osób, które... No dobrze, a czy ty jesteś za wolnością sztuki, czy nie? Ja jestem za wolnością sztuki, absolutnie. No dobrze, ale jako dyrektor Zachęty odrzuciłeś propozycję artysty, który proponował ci film pokazujący, jak on się w lesie onanizuje. To nie ja odrzuciłam i ja bym w ogóle nie potrafiła się zachować w tej sytuacji. Natomiast moja zastępczyni, o wiele ode mnie młodsza, za to z większym dystansem osoba, Hania Wróblewska, powiedziała: pana projekt mnie nie wciąga. Także to ona odrzuciła. Czyli są jednak jakieś bariery, których nie należy przekraczać? No, są bariery jakości, smaku? Dobrego smaku, no ale jakiegoś podstawowego przesłania. Taka była wystawa w Zachęcie o tytule Siusiu w torcik. Ewidentna prowokacja, ale nie była znowu taka jakaś strasznie... Siusiu w torcik to była taka wystawa, kiedy nie mieliśmy kompletnie pieniędzy, a chcieliśmy bardzo coś zrobić, Siusiu w torcik, coś takiego wbrew. I zaprosiliśmy bardzo zdolnego, młodego artystę, już w tej chwili wchodzącego w wiek średni, Karola Radziszewskiego. Daliśmy mu do dyspozycji wszystko, co tylko chciał w Zachęcie i poprosiliśmy o to, żeby ze zbiorów Zachęty zrobił wystawę. No i on się zabawił naprawdę wspaniale. Po pierwsze właśnie... Bardzo fajna wystawa. Tak. Ale chyba mniej prowokacyjna niż tytuł, nie? Właśnie tytuł był cytatem z Edwarda Krasińskiego, tego od Niebieskiej wstążki. Wystawa miała takie rozmaite sekcje. Na przykład jedna sala z malarstwem... To były obrazy powieszone od największego do najmniejszego, takim paseczkiem w talii. Była jedna sala, gdzie on pokazywał, jak w okresie socrealizmu malarze bronili się w dwie strony, dając tytuły obrazom. Albo Martwą Naturę podpisywali, nie wiem, jabłka wyprodukowane w kołchozie takim i takim, i to się nadawało na wystawę produkcyjniaka, albo jakąś scenę erotyczną tytułowali, nie wiem, Sonata Księżycowa, którą kochał Stalin i to też się nadawało. Traktorzystka Frosja. I był jeden mój najulubieńszy tam kącik, który był jakąś historią, mniejsza z tym, co tam się w środku działo, pewnie jakaś gejowska historia, ale chodziło o skompromitowanie tego sposobu, jakiego muzea używają, żeby się obronić przed zarzutami nieobyczajności. Czyli cały ten pokoik był oblepiony takimi napisami. Sceny tego mogą zawierać to obrażające wejście na własną odpowiedzialność dzieci, na odpowiedzialność rodziców. No i to właśnie było oklejone. Jak odchodziłam z Zachęty, to w prezencie dostałam Karola Radziszewskiego tą tablicę właśnie. No, to jest najlepszy sposób, żeby zachęcić. Dobrze. Jesteś orędowniczką sztuki polskiej. Czy sztuka polska ma jakąś cechę, jakąś charakterystykę, która wyróżnia ją spośród innych sztuk innych krajów? Poza, nie wiem, może portretami trumiennymi, które są notabene twoją pasją? Chyba nie? Jako director's choice wybrałaś...
No, jako dyrektor z Joystick próbowałam James pokazać Joyce. Tam jakieś takie obrazy, które mogą przyciągnąć uwagę, ale nie są moją pasją. I to. Ale chyba są jedynym przejawem sztuki plastycznej tamtego okresu w Polsce, prawda? Czy cokolwiek jeszcze malowano? Chyba nie bardzo. To znaczy, malowano takie kluchowate portrety całopostaciowe albo w popiersiu, te tak zwane sarmackie. Ale to nie jest tak, że ja jestem orędownikiem sztuki polskiej. Ja jestem w tym kraju urodzona i powiedzmy tą sztukę siłą rzeczy znam najlepiej. I chodziło mi o to, żeby ją wmontować w taki obraz sztuki światowej, żeby miała tam jakieś swoje miejsce. I wydawało mi się, że to, co tą sztukę polską wyróżnia, i można o tym mówić właściwie takimi no, kawałkami historii, no ale może najbardziej to jest ta XIX-wieczna sztuka historyczna, na której trzyma się całe no, pojęcie identyczności narodowej, przetrwania historii, oparcia w historii, żeby nie zatonąć, jeszcze Polska nie zginęła. No a potem wydaje mi się, że mamy bardzo świetną sztukę Art Deco, dwudziestolecie, no chociażby wielki triumf polskiej sztuki. Polskiej sztuki na wystawie w Paryżu w 1925 roku, właśnie tej wystawie Art Decoratives, Sont Art Deco. Ale generalnie dwudziestowieczna sztuka polska, no to... Znaczy to wina świata, że nie widzi. Nie, moim zdaniem tak, no bo to jest fenomenalne. Jak się wchodzi do Muzeum Narodowego w Warszawie, to można oszaleć. Tam jest tyle fenomenalnych dzieł, że mało które muzeum masz tyle fenomenalnych dzieł dwudziestowiecznych. I jeżeli dzieła dwudziestowieczne właśnieśmy zdjęli, te, przed którymi można było klękać, i powiesiliśmy grzeczną galeryjkę obrazków. Dobrze, to ja teraz w takim razie odwołam się do różnych twoich, właściwie nie do różnych, do bardzo niewielu twoich ulubieńców z prośbą o wytłumaczenie się. A ja do reżyserki mam prośbę o przełączenie źródła, to ja bym pokazał tutaj na tej plaźmie i... I czy nie powiemy pani... nic o Australii? Powiemy, ale dobrze, zanim będziemy mówili cokolwiek o Australii, to porozmawiajmy o Witoldzie Wojtkiewiczu, który wydaje mi się należy... Do moich ulubieńców i do wybitnych Wybitnych, absolutnie, tak. Nie uważasz, że jest w Polsce zbyt mało hołubiony, że tak się wyrażę, że jest właśnie domeną dla historyków sztuki, a ludzie wymieniają... No, z tamtego okresu, nie wiem co by jeszcze można zrobić. Jest przepiękna książka Jerzego Ficowskiego, właśnie nie historyka. Manifestacja na Starym Mieście w Warszawie w 1905 roku. Grafika, która bez wątpienia zawiera w sobie element, jakby to powiedzieć, fascynacji buntem i no, to był patriota oczywiście i tym przedwiośniem, on już wtedy to tak nazywał. Ale jednocześnie, proszę popatrzeć na tę formę graficzną i tutaj można wywieźć rzeczywiście parentele, nie wiem, czy z Dürerem, z Munchem prawdopodobnie i naprawdę bez najmniejszego wstydu jakiegokolwiek. No tak, cały ten cykl, na który składa się 9 rysunków, określony jako rewolucja 1905 roku, jest zupełnie niebywały w swoim wyrazie, w swojej ekspresji. Tak. Też już tutaj się zaznacza to, co potem będzie taką specjalnością Wojtkiewicza, to znaczy takie postaci z pogranicza, nie tacy mocni dorośli, tylko właśnie dzieci, wariaci, cyrkowcy. To jest człowiek, który jak robi portret, to robi go tak, ale jednocześnie proszę popatrzeć,
no on, na te elementy tak, surrealizmu antyliteram, czy nawet tak, jakiegoś symbolizmu. Ale proszę popatrzeć na tę technikę tutaj. To naprawdę jest portret coś... Raczyńskiego. Tak, prawda? Raczyńskiego. No, a to jest męża Maryny, tejże Maryny, która jest tutaj sportretowana. Muzą Wojtkiewicza, której się kochał nieszczęśliwie, bo była mężatką, jak wiadomo, i która zresztą... No, tragicznie skończyła, rozstrzelana w gronie profesorów lwowskich. Przez... Tragicznie skończyła i też była właścicielką wielu dzieł Wojtkiewicza, które zaginęły. Chcesz przez to... Dotąd tak, nie wiadomo. Nie wiadomo, co się z tym stało. Znaczy, tak, niektóre jego tak, dzieła są znane tak, tylko z katalogów, tak, na przykład wystawy paryskiej, no, André Gide. Tak, a Maryna, którego... trzeba pamiętać, była córką doktorostwa Pareńskich. Którzy byli czymś w rodzaju mecenasów i tak, zarówno Wojtkiewicza, jak Wyspiańskiego, jak rozmaitych jeszcze innych chorych artystów. Ale portret wspaniały. No i nagle przechodzimy do najsłynniejszych, prawda, to jego znaczy, dzieł. To znaczy, portrety są późniejsze. Tak, to tak, 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 raczej by należało pokazać po tym rysunku z 1905 roku. To jest rok 1906. Obraz się nazywa Krucjata dziecięca. Tak, najbardziej znany jego, prawda, bardzo obraz? Bardzo znany obraz. Jest może nie ilustracją, ale w każdym razie plastycznym, wizualnym odpowiednikiem poematu tu Marcela Szwoba, Krucjata tak, dziecięca. Bez wątpienia, pod wpływem, tak. No i pokazuje tutaj taką analogię. Właściwie te dzieci też wyglądają jak zmarznięte ptaszki. No tak, ale no, potworne, potworne. Tak. Widać zmęczenie, znużenie, tak, przerażenie. I proszę popatrzeć na to niebo. Niektórzy się upierają, że tam widać twarz, potworną twarz. Nie bardzo wiadomo, czyją, szatańską, tak, czy jakąkolwiek inną. W każdym razie obraz jest prawie monochromatyczny. Jakbyś lokowała właśnie Wojtkiewicza na tle sztuki europejskiej? To też jest no kolejny niezwykle znany. Z tego jego... jestem dumna, bo to ja kupiłam go do muzeum. To znaczy ja, można powiedzieć, wydreptałam go. Obraz, który jest pastiszem, bo wiele obrazów Wojtkiewicza jest pastiszami, tak, no, na różne takie z wielkim zadęciem. Zaszuflatowany początkowo jako rysownik satyryczny. I w ogóle lewak. Zielony, tak, i lewak, w ogóle zielonym lewak, baleniku. Tak. Przede wszystkim w takim piśmie hrabia Wojtek. No i tutaj, jeśli Państwo sobie przypomną taki obraz Ruszczyca, Ziemia, tak, czy cały szereg orek Wyczółkowskiego, no to tutaj ten taki... Którego był uczniem. Tak, błazen, który orze takim konikiem jakby zdjętym z biegunów, jest właśnie czymś... Prawda? Czymś zupełnie, zupełnie innym. No i właśnie takim... Czy potrafiłabyś go jakoś połączyć? No, Żyd go znakomicie połączył, to znaczy... Żyd, tak, tak. Tak, Żyd, który obejrzał wystawę pięciu, wśród tych pięciu był Wojtkiewicz, innych pominął w ogóle, natomiast zachwycił się Wojtkiewiczem i potem w katalogu do wystawy, którą pomógł zorganizować Wojtkiewicza w Galerii Drouot, napisał, że zastanawia się, skąd w tym malarzu odczuwa takie pokrewieństwo z nową sztuką francuską. Nową sztuką francuską, no to znaczy mniej więcej, prawda, fowiści, ekspresjoniści, potem bardzo często się przypomina belgijskiego artystę Ensora, który też część chętnie no właśnie, posługiwał się maskami, odwoływał się do tematu cyrku. W ogóle ten cyrk wtedy jest takim... Tak. Cyrk jest wtedy takim bardzo nośnym tematem. To kolejny obraz, fenomenalny.
Fenomenalny no, w każdej swojej tak. warstwie. Wojtkiewicz swojej jak warstwie. Wystawiał obrazy, to nadawał im jakiś tym grupie obrazów, jakiś tytuł. No i właśnie taka jedna grupa obrazów, która powstała na przełomie 907-8, nazywa się Ceremonie. No i wśród tych ceremonii jest obraz zatytułowany Porwanie księżniczki. Bardzo ciekawe, dlatego że tutaj on się odnosi do tego, no, czego często się odnosiła polska sztuka, to znaczy polski dworek i takie jakby no, ograniczenie czy wsysanie przez ten dworek młodych ludzi. Taki dziadunio z powstania z kulawą nogą idzie, taka no tak. babcia czarownica, która usiłuje Wojtkiewicz zatrzymać. Zawsze bronił obecności literatury tak. w malarstwie, co do dzisiaj się tak. mówi, że to tak nigdy nie powinno zatrzymać być. Zatrzymać tych młodych ludzi, ale którzy skaczą w przepaść. Plamy. To się wali kompozycja, wydawałoby się, tak, prawda? Nie, że ona się każdy... trzyma dzięki doniczkom, też się trzyma doniczkom na łące. No ale jakiej odwagi, jakiej wyobraźni trzeba, tak. żeby tak. na taką kompozycję się zdobyć, zdecydować. Tak. To rzeczywiście tak. wybitny artysta. To znowu wcześniejszy, tak. wcześniejszy obraz z cyklu Cyrk. No i wszystkie te postaci tutaj są konkretne. Po środku jest... Nie, niżej. Po środku od mojej strony, mój środek wyżej. Jacku, tu o, Ksawery Dunikowski. A to po środku, to mów sprawę. No, po środku z tych trzech, rozumiem, tak. Ksawery Dunikowski. Wszystkie te postaci są rozpoznane. To jest cyrk wariatów. No i Wojtkiewicz w ogóle coraz bardziej chyba miał takie poczucie, że świat jest takim cyrkiem wariatów, a sztuka na pewno. No i był już... Właśnie, czy są jakieś okresy jaśniejsze i ciemniejsze w jego twórczości. Tutaj te wspaniałe podłużne elementy, tutaj rzeka, prawda, z poświatą księżycową, niebo i też wydawałoby się, że no, trójdzielne zazwyczaj się robi kompozycje, czy połówkowe, a tutaj złamaną... On bardzo często używa takiej tak zwanej kompozycji strefowej, takiej, że w jednej części obrazu dzieje się co innego, w drugiej no tak, co innego i tak jakby prąd, jedna komentuje drugą. No to jest, to znaczy jest z prądem już od momentu, kiedy artyści rozstali się z perspektywą zbieżną, która obowiązywała od renesansu aż po właśnie takich artystów. No to przejdźmy do kolejnego. Właściwie po sztukę japońską, którą inspirował się też Wojtkiewicz. Tak. Przejdźmy do kolejnego twojego. Mój ulubiony, to jest moja trudna miłość, ponieważ Wyspiański, który był niewątpliwie no, wybitnym, przerastającym o wszystko. Artystą, nawet trudno powiedzieć, czy malarzem, poetą, artystą sztuki, książki, teatru, teoretykiem sztuki, dramaturgiem i tak dalej, i tak dalej. Jest strasznie trudny do prezentacji. To znaczy Muzeum Narodowe w Krakowie do pewnego stopnia przełamało to tabu. Tak, pojechałem tam specjalnie, żeby to obejrzeć. Pokazało wielką wystawę Wyspiańskiego. No ale we wszystkich moich wysiłkach prezentacji sztuki polskiej za granicą Wyspiański był no, takim momentem załamki, dlatego że albo malował pastelami, które są bardzo delikatne i nie można ich transportować, albo tworzył witraże, które są wprawione w okna w kościele Franciszkanów. No i też nie można ich transportować. Ale umieść ten portret w historii polskiej sztuki plastycznej. W historii polskiej sztuki plastycznej, no to nie wiem. W historii... To piękny człowiek, prawda? Był pięknym człowiekiem, zupełnie niezwykłym. Był poetą w każdym calu.
właśnie tak jak Boy pisał, że skąd on się wziął, że przerastał wszystkich i że właśnie był taką roślinno-anielską figurą w tym dość zatęchłym Krakowie. Przyjaźnił się z Mechoferem i potem ich drogi się zupełnie rozeszły, ale wydaje mi się, tak, że w pewnym okresie... To znaczy oni razem mieszkali w Paryżu, ale w pewnym momencie Wyspiański miał wrażenie, że Mechofer go, że tak powiem, wysysa twórczo. A znowu Mechofer był bardzo grzecznym chłopcem. I bardzo religijnym. Tak, i nie bardzo zgadzał się ze sposobem życia, sposobem myślenia Wyspiańskiego. Mechofer, który wtedy, w tamtym okresie, w tym Paryżu, kiłę złapał i niestety, która go zabiła w bardzo młodym wieku. Wyspiański na pewno miał bardzo dużo wspólnego z secesją, mimo że się od tego odżegnywał. Bardzo dużo wspólnego z Gogenem. Z Gogenem, bardzo, tak, ale ta secesja wiedeńska, tutaj mam wrażenie, nawet na tym autoportrecie. Tak. Autoportret jest w takim bardzo specjalnym momencie. Tutaj pokazujesz tylko jego fragment. On jest w takim gospodarskim kożuszku, jest przedstawiony na tle dzikiego wina. Zawsze mi się wydawało, że to jest taki autoportret, w którym on się pokazuje już taki utwierdzony jako... w pewnym sensie gospodarz, malowany był już po premierze Wesela. Bo w życiu Wyspiańskiego, tym krakowskim, właściwie sporo siedzieli na przedpremierą Wesela i po premierze Wesela, kiedy stał się głośny. Celebrytą. Głośny. No i najsłynniejsze jego cykle dotyczące dzieci. Dzieci, tak. Oczywiście pastela dzieci, nie do przetransportowania. Tak, dzieci to tutaj ale chyba właśnie... nikt przed nim w Polsce przynajmniej tak dzieci nie malował, uchwycić. No można powiedzieć, tak na dzieci nie zwracał uwagi, bo dzieci... Velázquez zwracał, ale trochę inaczej, prawda? No, najpierw powiedziałeś, nikt tutaj w Polsce, więc... gdzie indziej zwracali uwagę? Chociażby niemieccy romantycy, Runge, właściwie romantyzm odkrył dziecko i to właśnie odkrył dziecko jako bardziej jak gdyby wtajemniczony w sprawy kosmosu, mistycyzmu, zrozumienia, natury niż dorosły człowiek. Właśnie to dziecko bliższe stanu pierwotnego, przez które rozmaite siły natury potrafią przemówić. A tutaj można przyjrzeć się kawałkowi techniki. Jakie pewne pociągnięcia tych kredek. Tak. Jednoznaczne, bez poprawek, tak, odpowiedniej grubości. Te plamy koloru też w sposób niezwykle precyzyjny i niezwykle, jakby to powiedzieć, ekspresyjny przedstawiony. No właśnie, które w całości dają obraz fenomenalny. I tak czy owak koncentrują na tej buziuchnie, prawda? Tak. Mimo całej reszty. Cała reszta jest niezwykle To jest to taki obraz najbardziej podobny do gogenowskich. Proszę popatrzeć na oczy niemowlęcia i jego starszej siostry i na pozostałe elementy wystroju. To jest też oczywiście maleńki fragment maleńki tego fragment obrazu. Macierzyństwa panienkami paryńskimi obok, ponieważ te panny paryńskie też często występują w obrazach Wyspiańskiego. A potem, kiedy już był mocno chory, to namalował cały cykl widoków z okna w różnych sezonach, w różnych porach. Już wtedy tych pejzaży nie jest wiele w jego wydaniu. Było ich 40. W tej chwili tak doliczyć się można pewnie niecałej połowy tego. Bardzo ciekawa historia, którą zresztą opisałam. Przyszedł do niego Jasieński. Felix Jasieński, krytyk sztuki, kolekcjoner, który przeżył wiele lat we Francji i który opowiadał mu o cyklach, o tym, że można malować z jednego punktu widzenia
bardzo różne obrazy i że właśnie są takie cykle, jak na przykład Katedra w Rouen, Moneta, czy to, co malowali japońscy artyści, to znaczy, nie wiem, 36 widoków góry Fuji, czy 101 no, widoków różne, czegoś tam. No i wtedy Wyspiański przystępuje do malowania takich widoków na kopiec Kościuszki. To jest przełom 904-905 roku, wojna rosyjsko-japońska i te daty tych obrazów też można zestawiać z datami, jak się posuwały sprawy wojenne. To jest niesłychanie ciekawa łamigłówka. No i oczywiście do tego wszystkiego dochodzi ta symbolika kopca Kościuszki, który był symbolem walki o niepodległość, pomnikiem no tak, bohatera narodowego. To był taki okres, w którym pan Kurek swojemu synowi nadał na imię Jalu, a swojej córce Tsushima, czyli dwa miejsca, w których flota rosyjska dostała w skórę od Japończyków. To były tego rodzaju wzloty. No więc to wszystko ma swoje, ma tutaj rozmaite to z tego samego, z innego nieco okna, ale też proszę popatrzeć, jaka zdolność syntezy i jaka ekspresja tego wszystkiego. Już dochodzimy do końca, bo rzeczywiście, no to jest Kościół Franciszkanów, fragment polichromii. To jest projekt, ale to się dokładnie jeden do jednego znalazło na ścianie krakowskiego Kościoła Franciszkanów. I to jest, no nie wiem, jakaś apoteoza właśnie Art Nouveau, jak tego nazywają, czy secesji, jak my to nazywamy. No i przede wszystkim to, co przemawia do każdego na świecie, czyli w tym samym kościele fresk Boga Ojca, no i cykl witraży. Witraży. Tak niezwykle ekspresyjnych. To jest Bóg Ojciec, który powołuje świat do istnienia. Powołuje żywioły. No i oczywiście jest i porównywany do Michała Anioła, do Chrystusa z sądu. I tutaj wyraźnie widać, bo Mechofer trzaskał witraże seryjnie w Niemczech, w Szwajcarii, w różnych innych miejscach. Były przyjaciel i towarzysz. I to są też znakomite witraże. Ale tamte witraże się wpisują w średniowieczną tradycję, są takie, powiedziałabym, okienkowe, a to jest kompozycja, która idzie przez całość. No i jeszcze trzeba powiedzieć, że Wyspiański miał dość specjalną religijność, to znaczy był wyznawcą teozofii, czytelnikiem Flammariona, Schürego. Teozofia była wtedy niezwykle modna. Tak. No ale on to dość szybko jakoś przetworzył. To ja znowu do reżyserki apeluję o powrót do naszego stałego tła i w takim razie, skoro się domagasz, chociaż to nudne oczywiście, to porozmawiajmy w takim razie o tym, co ci na miłość boską przyszło do głowy, żeby zostać ambasadorem? Ambasadorką. Wielokrotnie wtedy, kiedy prezentowałam wystawy polskiej sztuki za granicą, moi tamtejsi koledzy używali określenia, że jestem dobrym ambasadorem polskim. No i potem Marek Roztworowski, kiedy został powołany na ministra kultury w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, zaprosił mnie do współpracy w charakterze wiceministra i powierzył mi sprawy kontaktów międzynarodowych. Spaliłaś mi następne pytanie. No już wiceminister, ale dobrze. No to... Potem, jak to się skończyło, to profesor Skubiszewski zapytał... Minister spraw zagranicznych. Niezwykle zasłużony. Zapytał mnie, czy byłabym zainteresowana jakąś placówką. Ale to zwykle historyków, a historyków sztuki stosunkowo niewiele. Tak. Ja myślałam, że to będzie, nie wiem, atasze kulturalne gdzieś tam w jakimś kraju możliwie małym i z rozwiniętym tymi stosunkami kulturalnymi z Polską. No ale krótko mówiąc, po dwóch latach pojechałam do Australii. Kraj
daleko. Zostałam ambasadorem, więc bardzo wysoka funkcja. Święty Augustyn mówił, że nie było Australii, antypodów żadnych nie istnieje, bez rzeczy oczywistą, że Ziemia jest płaska. A okazało się, że istnieje ta Australia kulturalna. Pustynia wydawać by się mogło z punktu widzenia europejskiego. Nie, to my zawsze jesteśmy dość zarozumiali. Jesteśmy eurocentryczni. Tak, ale Australia przez 200 kilkadziesiąt lat swojego istnienia już się bardzo dobrze rozwinęła. Uniwersytet w Sydney jest starszy od Uniwersytetu Warszawskiego, a w Melbourne pewnie jeszcze starszy. No więc nie ma się co tak nadymać. Oczywiście to jest bardzo, bardzo specjalne miejsce. No i poza tym trzeba się jednak tego fachu dyplomatycznego nauczyć i to w miarę szybko, bo zostałam wrzucona na głęboką wodę. Wiadomo, mężczyzna we fraku, a pani ambasador jaki? Zawsze mnie rozśmieszało, że są dopuszczalne stroje, jak to się nazywa, no historyczne, no jak nazwiesz sari. Strojem, tradycyjnym strojem ludowym. No więc tego. Także ja miałam do wyboru, jak nie we fraku. Jak nie we fraku, to bym mogła za krakowiankę się przebrać, no ale się nie przebierałam. Za łomiczankę pewnie, bo bliżej. Oczywiście wynikały rozmaite śmieszne sytuacje, no ale starałam się je brać na wesoło, chociaż czasami trzeba było bardzo dużo zaparcia, żeby po raz dziesiąty wyjaśniać, że nie jestem żoną ambasadora, tylko samym, że ambasadorem i że nie jestem kimś, kto... A ile razy wyjaśniałaś, I am from Poland. A, Holland, jest, marihuana. Nie, nawet tego nie, ale no właśnie trudność nauczenia się języka dyplomacji polega na tym, że ten język wymaga opracowania pewnej mantry i powtarzania tego w kółko. Co dla osoby ambitnej, która starała się, żeby każdy wykład był inny i o czym innym, jest męczące. To znaczy nikt tam ode mnie nie wymagał, żebym opowiadała nadzwyczajne historie, tylko dzień dobry, jestem z Polski. Polska to jest kraj w Europie Środkowej, liczy 38 tysięcy milionów mieszkańców. Przechodzi właśnie wielką transformację, która polega na... No i że mamy ambicje wstąpienia do NATO i wstąpienia do Unii Europejskiej. To jest naszym głównym celem. No i właściwie to trzeba było powtórzyć za każdym razem. No to trzeba było powtarzać, a jednocześnie było bardzo interesujące życie. To znaczy dość szybko dzięki moim historyczno-sztucznym kontaktom weszłam w bardzo bliską zażyłość z Galerią Narodową w Canberrze. Byłam członkiem takiej właśnie Rady Powierniczej Galerii. Byłam często zapraszana na rozmaite wykłady uniwersyteckie, najczęściej w związku z wystawą Artystki Polskie i z zainteresowaniem sztuką kobiet. Byłam... No, objeździłam całą Australię. Czy sztuka aborygeńska, czy jakaś inna zrobiła na tobie wrażenie? Nie wiem, tak jak na przykład sztuka prekolumbijska powala prawie każdego historyka sztuki, bo odkrywa zupełnie nowe horyzonty. A czy aborygeńska coś takiego dała ci? Czy? Dała do myślenia na pewno, ale to jest zupełnie, zupełnie co innego. Dlatego, że sztuka aborygeńska jest sztuką plemion wędrownych, które nie tworzą żadnego takiego stałego habitatu, które rysują na piasku, robią koszyczek do tego, żeby złapać rybę i idą dalej. I czy to na piasku zostanie, czy nie zostanie, no właściwie tylko są te takie malowidła na skałach,
które mają pozory trwałości, ale też oni nie siedzą przy tych malowidłach i ich, że tak powiem, nie pilnują. Nie. A państwo australijskie ich pilnuje jako państwo australijskie dziedzictwo na swoje? Początku popełniło potworne grzechy, bo jak wszędzie najeźdźcy czuli się lepsi, wyżsi i bardzo długo popełniali potworne grzechy, których w tej chwili są świadomi. No, łącznie z tym, że jeszcze w 60-tych latach odbierali dzieci aborygenom po to, żeby je wychować na Australijczyków. Ale to jest taki strasznie trudny problem, no taki sam, jaki mają powiedzmy Kanadyjczycy czy Amerykanie z Indianami, że nie wiadomo do czego dążyć, czy do asymilacji, czy do zostawienia ich samym sobie, ale jednocześnie już żeśmy, ja mówię, my biali ludzie, nauczyli ich okropnych rzeczy, które ich zabijają, to znaczy alkoholu, niedobrego jedzenia. Przeciętna długość życia aborygena to jest 39 lat. Połowa tego, mniej niż połowa tego, co żyje biały Australijczyk, ponieważ się sami zabijają, dlatego że ta zmiana w diecie przyszła tak nagle, że nie mają żadnej obrony przeciwko galopującej cukrzycy i wszystkich strasznych schorzeniach. No a jeszcze jeśli chodzi o tą sztukę, ta, która jest najpopularniejsza, najczęściej widoczna, to są te tak zwane dot painting, te kropkowane malowidła, które pochodziły od śladów na piasku. I kiedyś ktoś cwany zawiózł do takiej wioski aborygeńskiej, gdzie zauważył właśnie, że kropkują płótna zagruntowane i farby akrylowe. No i zasadził całe towarzystwo, które kropkowało i okazało się, że to bardzo dobrze idzie, że można zrobić wystawy takich obrazów, że można je sprzedać. Są liczne galerie w Australii, które zajmują się wyłącznie tym. No i oczywiście pojawił się problem wtedy, kiedy zbliżały się Igrzyska Olimpijskie w Sydney i kiedy okazało się, że Australia na zewnątrz promuje się, legitymuje się sztuką właśnie tych tych ludzi, którzy zajmują bardzo marginalną pozycję w społeczeństwie, powiedzmy tak delikatnie. No ale ponieważ jednak jest paru tych aborygenów, którzy odebrani swoim rodzicom zostali wykształceni, wobec tego oni są głównymi rzecznikami tych aborygenów w takich sprawach jak Mabo Case, to była sprawa o posiadanie, o własność ziemi. Następnie właśnie żądania jakichś udziału w zyskach z tych wszystkich samolotów malowanych w kropki, z tych gadżetów kropkowanych, no bo przecież ktoś te kropki wymyślił. No więc takie tam się pojawiają problemy. Did you enjoy your being ambassador? To a certain extent. Mm-hmm. Jak wszystko było wspaniale. No ale też do Australii bardziej by się nadawał ktoś, kto ma, tutaj wracamy do tego leżenia na kanapie. Ktoś, kto by miał większe talenty sportowe, to znaczy na pewno nie posiadam umiejętności koniecznych dla ambasadora, to znaczy nie gram w brydża, nie gram w golfa, nie gram w tenisa. No tak, w Singapurze też byś się nie sprawdziła, bo tam podstawowa umiejętność to jest pamiętać, ile twój przełożony, jaki ma handicap w golfie. Tak. No ale wszystko inne, inny świat, krajobraz, inne zwierzęta, inne. Posiadałam swoją własną wielką jaszczurę, która przychodziła codziennie pod moje okno z nadzieją otrzymania kawałka sera żółtego. No naprawdę inny świat.
Czas jest naszym, o matko i córko, tyranem, w związku z czym muszę cię zapytać o... zaraz będziesz wiedziała, co cię zapytam, ale najpierw zacytuję. W Polsce nikogo nie obchodziło, że pierwszym polskim artystą, który wystawiał w salonie paryskim, była kobieta. I że to kobieta jako pierwsza osoba z Polski ukończyła Akademię des Beaux-Arts, że największym laurem artystycznym, jaki kiedykolwiek trafił w polskie ręce, była nagroda dla Zofii Stryjeńskiej na wystawie światowej w 1925 roku w Paryżu. Że Katarzyna Kobro, a potem Alina Szaposznikow wyznaczały nowe horyzonty sztuce. Kobiety w polskiej sztuce miały wielkie osiągnięcia, były natychmiastowo wymazywane. Dostały wszystkie nagrody, ale to przecież nie szkodzi. My tu mamy profesorów. Byłaś kuratorką wystawy Artystki Polskie. No i porozmawiajmy o tej sztuce kobiecej. Przede wszystkim, czy taka... klasyfikacja, taka parawka, sztuka kobieca nie jest szkodliwa dla całej sztuki. Dzielenie sztuki na męską i żeńską, sztuka kobieca ma takie konotacje, że to będzie wszystko różowe i z kokardkami. Ta kobieca sztuka ma być taka delikatna i tego. Tymczasem te kobiety, chociażby wymienione przez ciebie, nic z tych rzeczy. Także to używanie kobiecy, męski jest tutaj dość zwodnicze. Ale jednak jest to jakimś twoim fokusem, twoim polu zainteresowań. Od momentu, kiedy w sztuce artysta w bardzo taki ostentacyjny sposób wyraża siebie, no to na pewno kobiety wyrażają siebie inaczej niż mężczyźni, bo inaczej nie można, no chyba że stosują się ściśle do reguł akademickich, no i wtedy te obrazy są nie do rozróżnienia, nie tylko pomiędzy kobietami i mężczyznami. No ale przez stulecia, które przez niezwykły splot okoliczności udało się zaistnieć w świecie sztuki. Tak. No, Artemisia Gentileschi, prawda? No tak, ale oczywiście są uczone, wybitne, które poświęcają życie wykazaniu, że jednak coś to znaczyło, że to kobieta malowała tą Judytę i Holofernesa. No właśnie, czy to nie jest rodzaj zemsty na mężczyznach, tak jak właśnie Judytę i Holofernes, Artemisii Gentileschi, tak. Polecam Państwu obejrzenie tego, bo to jest niezwykle, to chciałby się powiedzieć, to z rzeźniczą precyzją. Prawda? Kobiecy obraz. Kobietę notabene wielokrotnie tak zgwałconą przez... Tak. No właśnie. No więc to jest jedna rzecz. Druga to, że w Polsce... W tym czasie, właśnie czym kończył się ten cytat, kobiety zdobywały laury, a w akademii uczyli sami panowie i dotąd zresztą liczba profesorów, panów jest przeważająca nad liczbą kobiet. Natomiast jeżeli się rozejrzymy po rzeczywistości, to jednak takie kobiety jak, nie wiem, Monika Sosnowska, Katarzyna Kozyra, czy cały szereg są bardzo wybitne i bardzo zauważane na świecie. Nigdy nikt nie śledził właśnie takiego początku sztuki kobiet w Polsce. Ten obraz podpisany Agnieszka do Labella chyba w procesie konserwacji stracił tą sygnaturę. XVI-wieczny obraz, czy z początku XVII wieku, już dobrze nie powiem. Także to wszystko są takie objawy, w najlepszym razie zaniedbania, ale często też lekceważenia. A robisz to z autentycznej fascynacji tym nurtem sztuki, czy z kobiecej solidarności po prostu? Inaczej, ponieważ tak jak mówiliśmy, byłam długo w Ameryce. W sumie jak policzę te pobyty, to pewnie kilka lat.
No i właśnie zetknęłam się z innym punktem widzenia, z innymi zagadnieniami, z tym, co się nazywa New Art History. I właśnie w tej nowej historii sztuki sprawa kobiecego punktu widzenia w krytyce, czy kobiecej twórczości była problemem do, że tak powiem, no, uwzględnienia, rozpoznania. I dlatego zrobiłam wystawę, która była właściwie takim statystycznym ćwiczeniem, ileż tych kobiet było. No i na początku nam się wydawało, bo robiłam to oczywiście z całą grupą moich kolegów z Galerii Sztuki Polskiej w Muzeum, ileż ich było. No i prawda, te, które wszyscy znali, potem zaczęłyśmy oglądać słownik artystów, potem rozmaite katalogi i ich przyrastało i przyrastało. Także okazało się, że jest ich bardzo dużo. Oczywiście bardzo niewiele o nich wiemy. No i można powiedzieć, że historia dość skutecznie zatarła ich ślady. No teraz przeżywają swój renesans troszeczkę, ale dzięki tobie głównie. Ja cię bardzo przepraszam, ale myśmy po prostu dokonali zbrodni na czasie. W związku z tym wszystkie pozostałe pytania, które dla ciebie miałem, muszę pominąć i zadam ci tylko dwa ostatnie z prośbą o telegraficzną odpowiedź. Najbardziej niedoceniany polski artysta. Za dużo ich jest niedocenianych, nie mogę telegraficznie odpowiedzieć. Dobrze, wymień paru, no, kilku, jak uważasz. No, tak, no, hasłowo. Pewnie zdrętwiałam. Ja tak lubię pomęczyć. Dobrze, to w takim razie najbardziej przeceniany. Szenamuta. Pantonima. A ja to mam. Znowu mi trudno powiedzieć. Myślę, że w pewnym momencie przeceniany był chyba Franciszek Starowiejski, ale z drugiej strony teraz już patrzymy na niego inaczej. A Jan Matejko? Jan Matejko startuje w różnych kategoriach, to znaczy w kategorii historyk, w kategorii myśliciel, w kategorii ambasador Polski. I jeżeli się te wszystkie kategorie razem połączy, to nie ma właściwie wielkiej oceny Matejki. Będąc pewnie malarzem o dyskusyjnym talencie, potrafił odegrać rolę zupełnie niezwykłą. To prawda. A z tym niedocenianym, Wojtkiewicz być może jest nim? No Wojtkiewicz miał dużo wystaw, piękne książki na jego temat. A może nie chyba. Dwie piękne książki, prawda? No tak, ale, ale, piękne, ale tak. Niewielu artystów ma takie dwie piękne książki. Tak, myślę, że tak, na pewno przyjdzie znowu czas. Kantor uwielbiał Wojtkiewicza, tak. Mówił, że się im wielokrotnie inspirował. No, absolutnie, to widać gołym okiem. Tak. Na pewno przyjdzie czas na Stryjeńską, która była księżniczką malarstwa, jak pisano, za życia. Potem krzywiono się, że tylko etykiety na bombonierkach. No a w tej chwili to, co robi Paulina Ołowska, młoda polska artystka, już nie taka młoda, pracująca za granicą, to która wiecznie się do tej Stryjeńskiej odnosi. Ona budzi wielkie zainteresowanie i wydaje mi się, że przyjdzie, czy już następuje jej renesans. Życzymy renesansu Stryjeńskiej, życzymy renesansu polskiej sztuce plastycznej, tego, żeby znowu weszła pod strzechy, bądź to drzwiami frontowymi, bądź to oknem. Weszła życzymy pod strzechy i do światowych galerii. Życzymy przede wszystkim, żeby artyści, malarze, prawdziwi, mieli z czego żyć, żeby nie musieli lizać łapy z nędzy, bo to się niestety bardzo często zdarza.
Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość. Ta rozmowa dla mnie była niezwykle ciekawa, niezwykle interesująca, ale zdaję sobie sprawę, że być może wszedłem na terytorium, które może być dla części z Państwa hermetyczne, a przynajmniej mało ciekawe, monotonne. Tym niemniej tym, którzy wytrwali do końca tego maratonu, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne spotkanie w programie Allegro Manotropo, czyli Godzina z Jackiem. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była moja profesor, dyrektor, ambasador, doktor Agnieszka Morawińska. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. I jabłka, nie zapominajmy. Jabłka, oczywiście. Jabłka, pokaż się do kamery. Obiecałam, że się nie ruszy przez 2 godziny i nie ruszyłaś. O, ślicznotka, bardzo jesteś grzeczną jabłką. Pa, pa.